wszędzie dostępne internety. Wpadamy na czaty, by szukać kobiety. Nie zawsze, bo czasem szuka się dziewczynki. 15 jest okej, gdy założysz stringi. Wpisane 19, udajesz, że w to wierzysz. Na twarzy wypisany wyraz kobiety, namalowany z naszej siostry stafem. A ty uradowany już urabiasz mało latę. Mówisz, że masz mniej albo więcej na karcie. Skupiasz się, by mała łykała to na facie. Jak już się spotkacie, nie dasz jej uciec. Tak, tuż za jej szkołą seks w swojej furce. To nie gwałt, a prostytucja dostanie na dżinsy. Bo ty nie bierzesz siłą, same przychodzą te siksy. Tylko wiesz, pewnego dnia znajdą ci ojcowie. Jestem bardzo ciekaw, co jej wtedy powiesz. Chyba gorsze to świadome nastolatki, bo świadomie za grosze robią się z siebie matki. Chociaż nie wiem, czy świadomie skaczą w ten ogień. Pokaż nastoletni kurew słowem to gromie. 15 na portalach pisuje 19. To też nastolatka, lecz ta różnica właśnie. A może już nie, pokolenia szybciej dorastają. Przecież od 16 lat się chyba zaczynało. Ale kurwa, 15-latka i 40-latek bierzcie się za którąś z wolnych matek. Młoda idziesz z gościem w wieku twojego ojca. Godna była kasa, co jak dostawi ci przydąca. I serio to robicie świadomie z własnej woli? Czy to problem akceptacją, czy inny pierdolnik? Może jestem już kurwa stary i smutny, tu jebie. Nie rozumiem tego pokolenia, bo nic o nim nie wiem.